Hejka kochani, ja jestem Kasia, to kolejny odcinek z Minecrafta na moim kanale. Któż by się tego spodziewał? Miesiąc ponad nie było Minecrafta na moim kanale. Co się stało, Łukasz? Gdzie byłeś? Dlaczego dla nas nie nagrywasz Minecrafta? Ale stop, stop, stop. Zostaw łapę. Fajnie by było, jakbyśmy dobyli pod tym odcinkiem 7 łapek w górę. Czy dacie radę? Zróbmy taki challenge. Dajcie 7 łapek i kolejny odcinek z Minecraft Extra. Co wy na to? Także klikaj, klikaj i widzimy się już wkrótce. Jest z powrotem Minecraft, Minecraft Extra, debile, słuchajcie, dokładnie, najlepsza seria, jaką kiedykolwiek wytworzył świat. Czekajcie, bo generalnie mam dla was dzisiaj strasznie ważną informację. Otóż przychodzę do domu, właściwie ostatnio u Pixela, wysadziło mi chatę! Jeden jego klon gubi, który tutaj jest, wysadził mi chatę, czajcie, tu była chata, znaczy, w sumie nie wiem, nie widziałem, ale była, nie ma, no i co, i idę to wyjaśnić zaraz, także idę do Pixela, zobaczymy, co się z tym stało. Bo ja nie wiem, po prostu tak nie może żyć, ja nie mam w czym mieszkać, mam tylko łóżko bez dachu nad głową i bardzo mnie to niepokoi, tu mieszka ten zły człowiek, pewnie śpi słodko sobie teraz, a jego obudzę, jak największego wroga, jak tego, który rozwala do... gdzie ty masz sypialnię do magazynu, bo wlazłem, bo oczywiście, no najlepiej tutaj w magazynie, a tu pewnie ma sypialnię, Pixel, wstawaj! No, szybko! Gdzie? No. Pociski, samoloty, wojna. Tak, wojna, właśnie ja wywołuję ci, wypowiadam ci wojnę. Co zrobiłeś z moim domem? Już byłeś przy tym. Przy czym? No nie wiem, ja miałem ujęcie, słuchaj, na ten. Ja nie wiem, co ci zrobiłem z domem. Próbujesz się teraz wymigać. No, słuchaj, mi powiesz, że to wszystko, ja cię wyjaśnię wszystko. Twojego klona. Zobacz w ogóle, jak ty jest noc. Nie wiesz. A ty co ty robisz? Ja jestem teraz tym klonem. Aha, to czekaj, to ja idę do niego. Nie, tam jestem, znaczy ja jestem tu, tak? Ale tam jest moje prawdziwe ciało. Czekaj, a ja ci wyjaśnię wszystko. To co robisz teraz? Ja ci wyjaśnię wszystko, patrz. No, no mów, no mów, co ty sobie wyobrażasz, no? Posłuchaj mnie, ja nie wiem co... Gdzie jest twój dom? Śmieszne. Jeszcze dzisiaj był, tak? No był właśnie, o to chodzi. Jeszcze była dzisiaj jego jedna ściana. Była jego... A czekaj, nie, to ja doburzyłem. Czyli to ty. Nie? Ej, nie no, wyjdzie, że jestem hipokrytą i mówię, że że sam sobie zburzyłem dom, ale nie no, przecież ja bym sobie sam nie zburzył, po prostu była jedna ściana, no to mówię, nie, no co? No właśnie, była jedna ściana, ale ja ci wyjaśnię, patrz, stałem tutaj, postawiłem kamerę i ja patrzyłem tylko na to, później myślę, kurczę, dobra, zrobiło się, odstawiam kamerę, a tutaj patrzę i tak, no wniosek, i widzę ciebie, mnie przy tym nie było, no. Wniosek jest tylko jeden. W momencie, kiedy powstał twój klon, musiał wybuchnąć mi dom. Czyli to siła, energia, która wytworzyła tego klona, musiała rozerwać tutaj okoliczne domostwo. Ale ostatnio tak nie było. Ostatnio tak nie było, może nie wiem, może ja jestem... Czekaj, sprawdź mnie jeszcze raz. Nie! Uciekaj. Idziemy się rano. Mam czkawkę. To papa, dobranoc, przyjdę po ciebie. Musimy to jakoś coś z tym zrobić. Ach, co ja z nimi mam, naprawdę powiem wam, że coraz... Dziwniej się tutaj żyje, naprawdę. Ja nie wiem, czy ja się będę nie chciał tutaj wyprowadzić, ale to ja idę spać. No cóż, jak domu nie było, tak go nie ma. Zobaczcie, ja mam w ogóle jakieś materiały. Mam trochę brika, oakwooda. Właściwie nie mam z czego zbudować nowego domu. Z kleju. Desek trochę mam, no nie wiem. Dobra, pójdę po tego Pixela, może on coś będzie miał. Halo. Cześć. Nie widziałem, że tu jesteś. Cześć! Dobra, Pixel, masz jakieś materiały? Musimy razem zbudować dom. I ja nie wiem, czy dom robić, czy wykopać sobie dziurę i po prostu postawić tam crafting table, tak jak mieszkasz ty, jak kret. Nie mieszkam jak kret, ja zawsze mam takie mieszkania. Po dłuższym zastanowieniu doszliśmy do wniosku, że zamieszkam w wielkim bucie. Ale mam pomysł, stary, zbudujmy but. Kasza. Nieprawda. Klimatyczne mieszkania. Zobacz sam, jak buta buduje sam. Nie, nie sam, będziesz mi pomagał, Pixel. Trzymaj moje materiały, będziesz stawiał ze mną kloce. Dam ci jeszcze trochę tego, mój kolego. Okay. Budujmy razem buta w Minecraft. Zbierzmy kwiatki, trochę tego. To ty masz tutaj na brodzie? Pixel, gardło ci wystaje. Pixel! Nie no, żał. Zepsuł się. Zbierz te kwiatki, bo tu luferek zostawił, ja nie wiem, on chyba chciał tutaj kogoś poderwać, ale nie było akurat żadnej dziewczyny w domu. Mieszkam sam. No cóż, nawet nie mieszkam teraz. Wiesz, jak się buduje buty, prawda? Nie. Dałem ci potrzebne materiały, musimy teraz budować coś z tego takiego. Patrz, tutaj zrobimy tak, 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 tak i tak. Ale to jest dobre. Ale to będzie dobry dom. Super. W sensie, wiesz,
musimy zrobić taki but, że tu będą drzwi, ale bo wiesz, bo to będzie taki halibut. Teraz tu lekkie rozszerzenie. No, rozszerzenie, jak w Chromie. No dobre, nie wiem czy nie za duże. To miał być taki w sumie duży, ale jednak mały trochę but. Dobra, pamiętaj, że rozmiar buta musi być 42,5. No ja nie wiem, czy to będzie 4... Nie, jeszcze trochę tutaj. Tak, dwie. I tu będzie ten czub buta, czyli na dwie kratki, czyli tak. Dobra, i z tego co wiem, to buty z reguły z przodu mają takie jakby mniej... Serio? Mniej, niżej, nie? Są takie... Wow, wszedłem do klona! Ty se przypomniałem! Przecież Eku tam pierogi lepi! Ludzie! Pierogi! Kasze, to co? Jest kamień. To jest jaki kamień? To są pierogi, rozumiesz? Tu jest... Nie! No nie, no co ty zrobiłeś? Zepsułeś Eku, która lepi pierogi. Nie, no ona teraz się obrazi, bo powie, że o, zamieniłeś mnie w kamień, a ja tam pierogi lepiłam. Ale ona cały czas była kamieniem. Nieprawda, nie oszukuj mnie. Następnego dnia rano. Dom jest już prawie ukończony. Rodzina, moja właśnie, jest już prawie zadowolona z wyników końcowych budowy domu. Tak jak państwo widzą, zbudowaliśmy dom w stylu takim butu 7-milowego. Na razie jeszcze nie jest on dokończony. Tutaj widzimy bryłę tylnego piętę oczywiście, która troszeczkę wystaje u nas. To jest taka powietrzna bryła, ponieważ tak jak widzą państwo, wystaje troszeczkę ponad powierzchnię powietrza, ponad powierzchnię ziemi. No i zostało nam do wykończenia tutaj podbicie, właśnie to tutaj wysokie podbicie. To wygląda bardzo dobrze. W sensie nie przypomina to w żaden sposób buta. Jakby tak było, w sensie ja wiem, że chciałem zbudować buta, więc wydaje mi się, że to jest but. Ale muszę lecieć po materiały, słuchajcie kochani, ponieważ je mam. To wygląda jak bardzo dziwny kształt domu. Tak, właśnie, bo też boję się, że ktoś powie, ej, to nie jest but wcale. A to jest but przecież. A ty też im zaszczepiłeś myśleć, że to jest but, więc oni też będą myśleć, że to jest but. Musisz wybrać obcą osobę, która nigdy nie obejrzy twojego odcinka. Jest skończony! Juhu! Ej, drzwi tu wstawiłeś, super, dobra, Pixel, zróbmy tak. Troszeczkę jakby do wykończenia, wiadomo, tutaj jest pięknie zrobione, będzie tutaj magazyn, jest ładny. Tutaj panu czarny dywan wyłożymy, żeby dokładnie robiło wrażenie wnętrza buta. Kolejnym razem to już będzie wyglądało super. Też tak mi się wydaje. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że widzieliście poprzedni odcinek z Minecraft Extra, który był Pixela, także zapraszam was, kliknijcie sobie tutaj kartę w prawym górnym rogu, bo tam jest poprzedni odcinek, w którym wszystko się działo. No i mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę. Pod tym odcinkiem ma być 7 łapek w górę, tak jak mówiłem na początku. No i trzymajcie się, pa pa, hej hej!